Cholera jasna, to jest odwyk! Tak mnie dziś zmęczyło odpoczywanie, nic nie spałem od tego odpoczywania, bo jest niedziela, jest długi weekend, był bogaty w imprezy i dziś mi się takie to przypomnienia, krótkie kazanie będzie o tym, co to jest wolna sobota i po co jest wolna sobota. Więc wolną sobotę wymyślił Bóg. Wolna sobota, po co jest, to dokładnie nie wiadomo, ale można się domyślić, że głównie jest po to, żeby uczcić Boga. Tak jakoś to jest przedstawione w Biblii. No i nawiązanie jest już do stworzenia świata, że Bóg tam w 6 dni stworzył świata, 7 wziął i odpoczął. Czyli zrobił sobie wolną sobotę. Co ciekawe, zaczął pracę od niedzieli, a potem pracował, doszedł do soboty i mówi koniec, fire and weekend. I kazał wszystkim, którzy go lubią, go szanują, żeby też tak robili, żeby go w ten sposób uczcić. Więc wymagał tego świętowania soboty, czy tam przestrzegania raczej, ale nie powiedział dokładnie, na czym to ma polegać. Ma tylko polegać na tym, żeby nie pracować w tą sobotę wolno. W ogóle, żeby nic nie robić jakiegoś takiego, co... No właśnie, i tutaj jest problem, co jest tą pracą, co jest nie. I ludzie mają zawsze problem, ale w sumie to nie o tym, bo to jest jakieś takie odcinki, to już były o tej sobocie i zresztą można sobie przeczytać w Biblii. Zresztą to nie jest aż takie trudne. Tylko chciałem powiedzieć tutaj, zwrócić uwagę dzisiaj, bo niedziela się akurat zrobiła, czyli taka dłuższa wolna sobota dla niektórych, albo w ogóle niektórzy zmienili wolną sobotę na wolną niedzielę. No ale dobra, mówię, wszystko jedno. Ja chciałem tylko powiedzieć, jak to u mnie z tym było kiedyś, żeby się tak podzielić i przypomnieć sobie o tym. Bo jak pamiętam, że no, nie zawsze znałem Biblię i nie zawsze wiedziałem, co tam robić, żeby Bogu się podobało, ale jak wziąłem i przeczytałem w końcu tą Biblię, to szybko doszedłem do tych wszystkich fragmentów, żeby ten szabat był szabat. Szabat, czyli ta wolna sobota. No i doszedłem do tego, że Bóg chce tego. No, ale po co, na co, to ja nie za bardzo wiedziałem. Jedyne, co wiedziałem, to, że Bóg chce. No i teraz jest tak, że ludzie jak się zastanawiają, czy coś robić, czy nie, jak jakąś zasadę mieć, przestrzegać czy nie przestrzegać, to się często, zwykle zastanawiałem, jakie ja będę miał z tego korzyści. Czy to ma sens, czy to nie ma sensu. No, czy na przykład wolna sobota mi się przyda, czy mi się nie przyda, czy to, nie wiem, dobre dla mnie, niedobre dla mnie. No, a ja miałem podejście, że ja się w ogóle nie zastanawiam, czy to dla mnie dobre, czy nie. Takie dużo prostsze podejście jest. Może się wydaje głupsze, może i nawet jest głupsze, ale bardzo upraszcza życie. Mnie interesowało, czy Bóg to ode mnie chce, czy nie. I to była odpowiedź jasna, zdecydowanie chce, bo to była bardzo uniwersalna zasada, niezwiązana w ogóle z prawem nawet, bo ona powstała zanim jakiekolwiek prawo powstało, jakieś zestawy przykazań, nakazów, zakazów, dużo wcześniej to było, od zawsze było. No i był to taki symbol, taki znak, taki szacunek dla Boga, który od początku ludzie z najrozmaitszych kultur w ogóle mieli. No i więc jak sobie tak uprościłem i zacząłem wtedy robić tak, żeby w sobotę była wolna sobota dla Boga. No i tutaj znowu wpadło mi do głowy wtedy, jak się zaczynałem, że właśnie co ja mam robić w tą sobotę, albo co mam nie robić w tą sobotę. No i czytam w tej Biblii, bo no tutaj znowu ludzie mają metodę, iść zapytaj pastora albo księdza, albo poczytaj na forum najwyżej. No ja miałem zupełny brak zaufania do kogokolwiek i stwierdziłem, że będę tylko w Biblii takie pytania szukać i sam se przeczytam, bo też mam mózg, no. I wyczytałem, że chodzi tutaj o to, żeby nie pracować, ale właśnie nie chodzi tylko, żeby się nie wysilać, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby nie robić tego, co jest moim interesem. Nie załatwiać swoich spraw. To jest najlepsze sformułowanie. Nie załatwiać swoich spraw. Czyli co robić? No i właśnie co? No nic, no imprezy, albo bibę, albo odpoczynek, albo leżeć na trawie, albo oglądać sobie filmy, albo coś. Wszystko, co nie jest załatwianiem interesów. Czyli robić rzeczy niepożyteczne. O, właśnie, no do tego się to sprowadza. Nie inwestować, tylko konsumować ten jeden dzień w tygodniu.
No i sobie myślę, to o to chodzi, to nawet fajne to przykazanie, więc tak zacząłem robić. Może też dlatego, że z lenistwa trochę, czy z chęci, nie no, z takiego, no fajnie się pobawić, nie? Jest jeden dzień w tygodniu, co nie trzeba oszczędzać, nie trzeba być mądrym, nie trzeba myśleć o przyszłości, tylko carpe diem mamy, chwytamy se dzień, to jest, od tego jest wolna sobota. No i tak to widziałem jakoś. I dopiero później, konsekwencją tego po latach, zobaczyłem, czy to ma dobre skutki, czy złe skutki, już tak niezależnie od tego całego kontekstu Boga. Czyli tak po prostu dla człowieka mieć wolną sobotę. Jak to jest mieć wolną sobotę? Kiedy, właśnie, to ważne, kiedy nie tylko nie robisz rzeczy swoich, nie załatwiasz swoich spraw, ale nawet nie myślisz o tym, żeby załatwiać swoje sprawy. I to jest właśnie ważne. Bo wolna sobota u mnie polega na tym, że ja wyrzucam z głowy, cały świat staje w ogóle na jeden dzień, wyrzucam pracę z głowy, bo dużo ludzi wychodzi z pracy, a w głowie ciągle siedzi w pracy. No i co to za wolna sobota? Marna, żadna wolna sobota właśnie. A ja nie, a ja mówię, wolna sobota to wolna sobota, nie będę oszukiwać sam siebie i Boga przy okazji też, co będę się okłamywać. Nie, jak ma być wolne, to ma być wolne, a nie, że wymyślać sobie, co mogę, a co nie mogę. Właśnie, jeżeli ktoś pyta, co mi wolno w wolną sobotę, no to znaczy, że już nie załapał sprawy, nie zrozumiał. Właśnie o to chodzi, żeby nie próbować chcieć w tą sobotę załatwiać rzeczy, tylko żeby w ogóle odpuścić mentalnie wszystko, co jest ważne do roboty. Nie robić w sobotę nic, co jest ważne do roboty. I wtedy w ogóle nie ma tego pytania, czy to mi wolno, czy mi tamto nie wolno. No bo w ogóle nie chcesz, żeby ci było wolno. Znaczy, tu jest ten problem, bo ludzie dalej chcą pracować w sobotę i chcą, żeby im było wolno to zrobić, albo tamto załatwić, a tu, nie wiem, na maile parę odpisać, a tutaj coś tam. No chcą, żeby im to było wolno, bo ciągle chcą pracować. No to znaczy, że to nie mają dalej tej wolnej soboty. A tu wolna sobota na tym polega, żeby w ogóle nie chcieć nic zrobić. Żeby być leniem przez jeden dzień. Totalnym leniem, śmierdzącym leniem. I to w dodatku na polecenie Boga jeszcze. No i to jest nie do przejścia dla wielu ludzi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takich pracoholików to już w ogóle chore. No ale co po latach się okazało? Tak sobie dzisiaj myślałem o tym. Okazało się, jakie to zdrowotne miało dla mnie oddziaływanie to, że się obijam jeden dzień w tygodniu, że jestem leniem totalnie śmierdzącym, albo nawet nie muszę być takim leniem, że leżę, tylko że nic nie robię pożytecznego, zero. No więc najfajniejsze w tym jest, że resetuje ci się poziom stresu, zmęczenia do zera po wolnej sobocie właśnie, nie? Że pracujesz, męczysz się ile wlezie, bo wiesz, że masz wolną sobotę i wiesz, że co będzie w tej wolnej sobocie. W wolnej sobocie zapomnisz o całym świecie. Zapomnisz totalnie. Nie będziesz myślał, nie będziesz się skupiał, nie będziesz się koncentrował. Znika cały świat. Wyjeżdżasz na wakacje w głowie, mentalnie. I to są twoje wakacje. Znika, jakie by nie były problemy i co byś nie robił ważnego, to musi zniknąć na 24 godziny. Nie ma tego. No. I w tym czasie resetuje ci się wszystko w głowie i stres spada do zera, zmartwienia spadają do zera, zmęczenie spada do zera. No. I jak się skończy wolna sobota, to zaczniesz znowu wszystko i wróci wszystko, ale to wtedy będziesz o tym myślał, a w sobotę nie myślisz o tym. I to jest fajnie, mieć taką wolną sobotę. No przecież to jest fajne. Se myślisz może, że to jest luksus, na który cię nie stać, ale to jest pozorne. Bo to już dawno wykryli mądrzy ludzie, mądrzy amerykańscy przedsiębiorcy, przeważnie, to tam często odkrywają różne rzeczy, odkryli, że odpowiedni odpoczynek u pracownika zwiększa jego efektywność, a nie zmniejsza. Bo inaczej mówiąc, dobrze to widać u programistów. Jest taki poziom i ilości pracy, który daje maksimum efektu. Czyli tak uproszczę trochę. Załóżmy, że jest człowiek, który pracuje 10 godzin dziennie i człowiek, który pracuje 7 godzin dziennie. Który z nich więcej, efektywniej, lepiej kodu napisze? Który lepiej się sprawdzi w swojej robocie? No i szczerze, człowiek powie, odruchowo mówi, że ten, co więcej pracuje, ten, co 10 godzin, a nie ten, co 7. W rzeczywistości okazuje się, że wcale tak nie jest, że jest odwrotnie. To trudno powiedzieć, ile dokładnie dla każdego ta ilość jest trochę inna, ale zwykle jest tak, że ten, co pracuje 7 godzin, zrobi więcej,
no tak się jak się sprawdzi po miesiącu, nie? To ten, co pracował 7 godzin dziennie przez miesiąc, zrobił więcej w tym miesiącu i lepiej niż ten, co pracował 10 godzin. Dlaczego? No bo mówię, zmęczenie robi swoje. Można pracując zniszczyć więcej niż się dokłada do tej roboty. Także po jakimś czasie, jak człowiek już jest za bardzo zmęczony, nie może się skupić, to psuje wszystko to, co robił. I wychodzi na to, że właśnie odpoczywanie w odpowiednich ilościach zwiększa ci efektywność pracy. To inaczej mówiąc, człowiek, który ma wolne soboty, nie dość, że odpoczywa i ma fajnie, jeden dzień lenistwa i obijania się, to jeszcze pracuje lepiej, efektywniej. No tak to działa przynajmniej u mnie. No to ja mówię, co działa u mnie. I nie tylko u mnie, bo zaobserwowałem to bardzo często, że to tak właśnie działa. No, że efektywność pracy to jest kwestia dobrej organizacji i sprawności, a nie tylko ilości tego, ile się tam haruje. No, to takie głupkowate myślenie, ale ciągle ludzie jednak to mają. No. Zresztą takie intuicyjnie wydaje się, że tak jest, ale wcale tak nie jest. No, więc tak sobie myślę o wolnej sobocie jeszcze chciałem rzec o tym, że dyskusja o tym się pojawia, bo taka w społeczeństwie, bo jest pomysł, żeby zakazać chodzenia do sklepów w wolnej sobocie. A tak naprawdę chodzi o to, żeby ci biedni ludzie odpoczęli, bo ich się zmusza do pracy, się okazuje. No więc ja nie wiem, czy ich się zmusza do pracy. Mi się wydawało, że oni dobrowolnie chcieli zostać pracownikami. No a jak nie chcą pracować, to przecież mogą sobie zmienić firmę, branżę, wyjechać. Co chcą, mogą zrobić. No ale się okazuje, że ich się zmusza. No ale pytanie, czy jeżeli Bóg chce, żeby te soboty wolne mieć, to czy to może to dobry pomysł? Zmuśmy wszystkich, żeby odpoczywali, będzie im lepiej. Otóż nie zgadzam się z tym, wcale nie. Nie, oczywiście, że nie, bo efektywność i całe sedno tej wolnej soboty, tak u mnie przynajmniej było, przecież polega na tym, żebym ja sam wybrał, że chcę odpoczywać, że to ja muszę w głowie sobie przestawić tak naprawdę, że chcę odpoczywać, wyjść z pracy w głowie, nie chcieć pracować. No, a jeżeli się mnie zmusi do niepracowania od zewnątrz, to w ogóle nie wpływa na to, co ja chcę. To nic nie zmieni. Najwyżej zmieni to, że będąc bardziej zirytowany, będę chciał tym bardziej pracować, bo ktoś mnie zmusza, żeby nie pracować, ale to ja będę decydować dalej za siebie. Więc oczywiście, że to jest marny pomysł, tak jak większość pomysłów opierających się na zmuszaniu ludzi dla ich dobra. No w tym akurat wypadku to działa, ten wolna sobota działa tylko wtedy, jak człowiek chce mieć wolną sobotę, sam z siebie. No. I żadne mu wtedy rzeczy nie przeszkodzą, jak chce mieć tą wolną sobotę, ani żadne rzeczy go nie zmuszą, ani mu żadne rzeczy nie pomogą w tym, jeżeli on sam nie chce. No i tak sobie o tym przypomniałem, bo już przez chyba ze 20 lat mam jeden zwyczaj w życiu stały, że zawsze mam wolną sobotę, raz w tygodniu. Różnie tam bywało, czasem miałem takie intensywne lata, że nie wiem, raz miałem, że w sobotę miałem jakieś rzeczy do robienia, to sobie zmieniłem wolną sobotę na niedzielę, a kiedyś nawet krótko miałem, że w ogóle miałem dużo rzeczy do robienia, ale mogłem mieć co dwa tygodnie dwa dni, dwie wolne soboty co dwa tygodnie. To było słabe trochę, ale i tak było najlepsze, co wymyśliłem i nie było tak strasznie źle. No i na pewno było lepsze niż w ogóle nie mieć wolnej soboty. Więc było tak trochę tak, nie do końca, ale było spoko. Więc ale w większości wypadków po prostu zwyczajnie mam swoją wolną sobotę. I jest to super sprawa. Więc ja tak chciałem tylko powiedzieć, że polecam wyjść z głowy i w tym dniu nie chcieć w ogóle nic załatwiać. Chcieć się obijać, nie oszczędzać, wydawać na fajne rzeczy, robić wszystko, co sprawia przyjemność, daje radość, i nie zadawać w ogóle głupiego pytania, co mi wolno robić, bo jeżeli zadasz pytanie, co ci wolno robić, to znaczy, że już coś chcesz robić, a ty masz nie chcieć w ogóle nic zrobić pożytecznego. Masz się lenić, masz się obijać, masz gadać z ludźmi, jeżeli ci to sprawia przyjemność, masz co zrobić se, co tylko chcesz ty. Przypomnieć sobie, jak to było być dzieckiem, o, najlepiej. Dzieci mają tak codziennie, w sumie jak są małe, to mają codziennie właśnie taką wolną sobotę. W ogóle się nie boją o przyszłość, nie inwestują, nie zastanawiają się, nie mają pracy. To właśnie chodzi o to, żeby być jeden dzień w tygodniu, wrócić do bycia po prostu zwykłym człowiekiem, zwykłym dzieckiem. Przypomnieć sobie wtedy, co jest ważne. Ważne
i po co się żyje, nie? Po co się to zarabia, po co się to inwestuje? Po to, żeby mieć wolną sobotę, tak naprawdę. Po to robisz cały tydzień, możesz wtedy robić dużo, harować sobie, po to, żeby właśnie wolną sobotę mieć. I to jest super sprawa. I tylko tak chciałem powiedzieć, bo mi się tak przypomniało, nie wiadomo dlaczego dzisiaj. No bo może dlatego, że miałem tak fajną, wolną sobotę, że ledwo już myślę, bo nie wyspałem się od tego sobotowania. Super by było po prostu i wszystkim polecam wolne soboty. To było moje kazanie na dzisiaj.